Proszę Państwa, witam w tym nowym filmie. W filmie, w którym będzie dużo stukania w klawiaturę, bo Adrian kupił sobie jakieś nowe zabawki. Cel jest jeden. Podkręcić 1.9 TDI do granic możliwości. Także na warsztat wjeżdża niby zwykły Audi A3 8L, ale za to broni się napędem. Bo to quattro. 130 koni z serii, potwierdzony wykresem od poprzedniego właściciela, a my nawet nie mamy zamiaru tym jeździć, tylko od razu wgrywamy Stage 1. Okej. Okay. Żyje! Co, jakie byłeś szczęśliwy? No, o skurczybek, jak topci ty. Jest odcinka! Ale sadzi czarnym, człowiek. Aż chyba jeden cylek odłącza. Dobra, to tak właśnie zaczynamy dzień kolejny strzałami. To pewien ziomek powiedział, że zrobią strzały, no i zrobił. O kurwa, tego tu nie no zrobiłem. Tak, no. On powiedział, że 3 tygodnie albo 2 tygodnie i kad wydmuchany będzie. Jakoś tak. Jego tutaj nie ma, ty. Dobra, słuchajcie, robimy większą moc, wiadomo. Jakieś tam popsy, banksy, wiadomo, i tak dalej. Ale większa moc to większe prawdopodobieństwo kolizji, że w coś przygrzmusicie. A jak przygrzmusicie na przykład kotyka, to przynajmniej nie będziecie musieli płacić, o ile macie OC, a jest obowiązkowe. A jak trzeba kupić, to trzeba kupić tanio, a tanio to na Mubi z naszym linkiem i tak dalej, więc może sprawdźmy na początek. Oho! Skąd masz? Się gra się mat. Widziałeś kiedyś ulotkę z Mubi? Nie. Wykup polisę OC, AC od 200 zł. To u nas macie 150, tak coś. To ile wyjdzie na Audi? No. Trzeba przelot robić. No. Kuba Błaszczykowski i Łukasz Piszczek. Polecały Mubi. A gdzie jest pszczoło? Dobra, jaki to rok jest? Bieżący. Benzyna, diesel. Quattro! Weź, Adrian, jakiś w przerwie, jakiś ten, ciekawostkę powiedz. Audi to Rzuca tą skórę na wiosnę. W linkę. Tak, węgorz austriacki z Podlasia. Jakość, spasowanie i tak dalej, no to wszystko jest panowie górna półka, nie ma to tamto. Kocyka w BMC, to wszystko odpada, a tutaj zobacz jak się trzyma. Stanąć może. Ale ty też masz BMW. Ale co powiesz ogólnie o dieselku 1.9? Wałki się wycierają. A quattro? Fajnie to chodzi. Mówiłeś, że byłeś zaskoczony trakcją. No, ale powiem ci, jeździłem taką tylko, że S3 i 1.8 turbo. No. No to kurde, petarda jak to z miejsca jechało, nie? No. A to tak trochę, ale jeszcze zrobimy. Lubisz chleb? No lubię. Rekordowa wypłata OC to 4 miliony złotych. Serio? Za co? No. Za zderzak? Nie, za zderzak było chyba 800 złotych, czy 800 tysięcy, coś takiego. Nie, za zderzak więcej było. Ale sadzi ty. 516 zł! Ile? Za? 516. Za to? Spodziewałem się mniej. No ja też. No, masz rację, ale to może właśnie jest samochód młodych giewnych teraz. Wiecie o co chodzi, jak BMW trochę, nie wiem. Jeszcze quattro. 516, ale to na 9.8 rocznik. Jeżeli z bonusu nie skorzystaliście, a macie dwie szanse na to, to jeszcze macie odnieść minus 150, czyli 366 zł. Pozdrawiam serdecznie. Żenet Koleta. Jest mocz. Ty, a może tego softa trochę tam dłubniemy, co? Może być, no. O nie! O nie! Ale przysmaliłeś sprzęgło. Chłopie, przysmaliłeś tak, jakby jutro miało nie być. A, bo to tak kurna palek wchodzi pod skosem. Nie, w sumie... To może truje zapiałeś. To zaraz to nie będzie co tutaj mocy robić, bo nie przeniesie. O, i znowu truja. To nie wchodzi mało. Adrian! O kurde! Co? Patrz! O kurde! Dobra, już. Ale tak było? Nie, wyrwałeś łapę. No teraz chyba jak walnąłeś, nie? Strój. Dobrze. Ale z plusów to jest taki, że jak kupicie OC, to macie swój link, wysyłacie do ziomków, za każdego ziomka, który z niego skorzysta, macie 5 dych. I do 2000 zł, czyli taki Audi akurat wyjdzie. Bo daliśmy za nie ile? 2300. No. Ty, dłoń żywada, ukryta jakaś. Oddajemy. Oddajemy. Ale mamy jeszcze Stage 1 i 5.
trochę mocniejsze. Jakby ten mocniejszego softa wgrali, to nie naprawi tego? No nie wiem właśnie. A chodź, spróbujemy. Ale dawaj strzel tak, nie? Z trójki. Pomyślałem, że tego nie zrobisz. 12 seconds later. No to pochwal się, no. Nie no, w sumie do czegoś, co się dziwisz, nie? Spadł po prostu. Co się stało? Spadł. Jo. Kto spadł? Silnik spadł. O! Trochę przypał. Gratuluję. Congratulations! 5 minutes later. Coś, co nie chcą mi powiedzieć, o co B. O! Co to jest? Ślady krwi. Gówno widzę, trzeba zaświecić. Ale to nie miejsce chyba. No jak kurde nie miejsce? Bo tam wymogę coś kapie. Ale to może blok, to nie miejsce, spokojnie. Tak. Czy to potwierdza to, że Audi to gówno? Czy to potwierdza to, że walić te Audi na złomie leci i koniec z tym robimy coś innego? To będzie jeszcze lepsze pieniądze wydane jak E39. Właśnie chciałem dokładnie to samo powiedzieć, tylko troszkę inaczej to w słowo ubrać. I hyc, elegancko. Patrzcie, pięknie. To jest to. Druga sprawa to jest taka, że cały zawies jest na poli. Patrzcie. Nawet tył. O. Tuning. Komu to się chciało? Te poliuretany więcej warte jak ten samochód. Sytuacja jest następująca. Nie wymieniliśmy miejsca, tylko ją skleiliśmy. Osłona ładną zrobiłem na szybko. Adrianek nie wydech, będzie sport. Robimy przelot. Jak w miniaku, tak mówi chłop. Znak drogowy leży. Łapa okazało się, że była odkręcona, nie pęknięta, jak tak, coś. Tak rozrząd był zmieniony. Tak ktoś rozrząd zmieniał, że nie dokręcił. Co więcej, tak, za ten rozrząd ktoś miał policzyć praktycznie 3000. No. Także wiecie. I robimy i no, znowu chcemy. Daj Boże, za rok doczekali. Dobra, wydeszek jest i wpadliśmy na wspaniały pomysł, żeby to zrzucić. Nie spuścić, tylko zrzucić. Czyli szybciej popsujemy tak, co zrobiliśmy. I co będzie? O matko, boska. Nie będę mówił jak. Mamy tego softa, czyli stage 1 plus popsy and banksy. I zobaczymy teraz na przelocie, co się będzie działo. O! Odpala 5 razy lepiej niż wcześniej. Nie. Nie jest gorzej. Ale ładnie. Ładnie, tak plusowo, nie? No. O! Śmigniemy się jeszcze, zobaczymy, czy to cokolwiek wpłynęło na moc. Czekaj, bo trakcja szkurna się załącza. Dobra, to co? Stage 2? To jest stage 1. Był 1 i 5, ale walimy go. Walimy od razu 2. I co będzie? Dobra, za mną Porsche. I mamy też Audi, gruza wyciągniętego po długiej przerwie. I będzie wielkie porównanie napędów. Ciekawe, co wygra? Stage 2. To samo. Tyle, że szybciej odcina, nie? Ja mu daję gaz, zabieram jakby nogę z pedału gazu, on dalej odcina. Czemu? Dobra, jest bardzo razu off. O, ale wyrywa, ty! A? Kurna. Jest moc? Tylko dotknąłem gazu. No, ale jeszcze dziwnie się zachowuje. Ja wiem? Ja nie wiem. Ja też nie wiem. Dobra, na pewno nie ma diametralnej różnicy. Padło, nie? No. Adrian, siadaj! Nie. Siadaj! Nie, ale ty spróbuj! Nie, ja nie mogę, ja żygać będę od razu. A z zapiętą blokadą? Tak, zasiłam od razu. To miejsce się kręciło normalnie. Ale ty normalnie kontrolujesz tak ocyk, bo tamten jak już pójdzie bokiem, no to nic nie zrobisz za bardzo. A ty kontrolujesz jak tym napędem trochę nawet. Zrób bociana! Jednym krokiem, ale wyszedł. Daj bociana! W głowie się kręcisz. Daj bociana! Ej, jak on pijany, kurczę, co ty sprawdzasz? Ale widzisz, defrost.
dużo robi, na pewno. Jakby było w Audi tamtym, to pewnie też by było lepiej, no. W ogóle tak dawno nie było prosiaka. O, aż widzowie was, makaron trochę obsypał potem. Dobra, ludzie, dawno nie było Porsche. Jakiś może pomysł, co robimy z Porsche dalej? Jak stoi, stoi, czeka. Co? Tniemy budę. I co będzie? Co będzie. Toż to ma taki promień skręt, że ciężko się wyrobić normalnie. Dawaj, nie pitol. I nie podepnie, no. Ale podlaka. O prosiach z prędkości fajnie bokiem lata, taka oto... Słuchaj, fakty są takie, prosiach z prędkości spoko. Jak za wolno, to nie chce, nie lubi. No, za mało miejsca. Co robimy z prosiem dalej? Jaki masz pierwszy pomysł? Ucinamy. Kurwa. Dobra, proszę państwa, to teraz ciągamy się. Kto lepszy? 3, 2, 1, poszli! Aj, co? No prędzej się spodziewałem, że setka wygra. Ale hit ogólnie. A, bez defrogu? Bez defrogu robiłeś? O. Uwaga! 3, 2, 1. Ty, ja na dwóch. No widziałem, że dwóje zapiąłeś, ty. Czaisz dwóje za chyba. Ja też bym mógł w sumie dwóje pociągnąć, no bo jest ślisko bardzo na kamieniach. No ale Adrian, no... No wygrałeś, no. No to teraz Porsche kontra Audi małe. No. Trzy, dwa, jeden! O człowieku! Nie ma opcji nawet. Trzeba palić gumę, patrzcie. Zaznaczę tylko, bo tego chyba nie mówiliśmy, że mamy naprawdę świeże opony. Wręcz nowe. No tak, no tam z tamtym roku nowe są kupione. Trzeba palić. To co? Robimy stage 3? 4. To dawajcie 5 od razu. Nawet coś popalimy, bo coraz więcej ognia. O! Już. A co się stało? A będzie jego. Może przejedź się go przy ten, co? I tak by nic nie dało i tak. No dawajcie, wrzucimy chociaż jakieś warzywka, żeby się ugotowały. Ten zapach, kurde, zażynanego motoru. Nie? Na, przewód strzelił. Nie, mówisz? No weź. Panie go grzyb. Co się będzie psuło non stop, to gówno. Audi. Przewaga dzięki technice. Kiedyś lubiłem Audi, nie? No. Ja jestem ogólnie, nawet bym powiedział, fanem marki. Adrian, wręcz przeciwnie. Temu nie lubię przez takie rzeczy. Bo W36 to się nigdy to nie zdarzyło. Nie. Absolutnie. Mogę się pochwalić, nowy zakup. Kto na Instagramie jest, ten wie, że jest. Właśnie, taki coś. Takim tym. Japonia. Ale się fajnie jeździ z prawej strony. Japonia jest inna jak coś od Unika. Nissan S13. Zdrowy jak nie wiem co. Naprawdę zdrowy jest okropnie, ale jest bez silnika, no. Więc tutaj szukam silnika. SR20 na 350 koni. Kto chce, co ma, poproszę o, na brief. O. Tutaj, kurde. A niektórzy wiedzą, że mam jeszcze drugiego z V8, ale jest zgnilów taki, że właśnie kupiłem drugą budę, ale szkoda mi tej budy, żeby ciąć pod V8, więc... Więc ma dwa, a zaraz będzie miał może trzy. To potrzebujemy jakiś wąż, tak? Wąż rzeczny. Tududu jest niebezpieczny. Proszę państwa, kurde zrobione. I stage 6 wgrane. Op! O, działa. To jedziemy? Do PGR-u? Słuchajcie, kurna. Gnojki. Jest tak, jak robił chipsy, to się mówi, nie? Że bezpieczna mapa na ileś tam koni. Tak. Tu u nas jest już dawno, dawno przekroczona ta bezpieczna, jest niebezpieczna i jeszcze dalej i dużo jeszcze dalej. Ty może trochę lepiej coś. Coś to może chodzi, no. Czy jeszcze mu przypierdzielić? Dawaj jeszcze. He? No jak się da, to dawaj, no.
Halo, policja? Adrianie, daj wszystkiego, co fabryka pozwala dać, a przynajmniej fabryka programu. Czyli na maksa wszystko. Weźcie się ode mnie, odczepcie, kurde! Ale wy k***a jesteście. No weź się odczepcie! No nie mam O, i patrz, teraz cyk. Dobra, weź, bo ja nic nie widzę, jak ja tutaj robię, no kurde, serio. Musisz na mnie patrzeć, tutaj patrz. Daj, wszystko full, no. No robię, czekaj! Ma pokazać rosiszkę. Czekaj, tu mówisz stagę 10 to jest? No. K***a, no nie mogę, ja ci ten aparat w dupę zaraz sadzę. Robienie programów Audi to taki trochę saper, nie? I***nie albo nie. Ale ujęcie ty, mówię ci. Mówię? W Hollywood takich nie mają. Grove Street. Home. Robimy mu niespodziankę. Kurna, tak żeby widział, może tu w ogóle wystarczyć. Dawaj, no. Co? Ale będę zadowolony. Ziobro, kur... Dobra, dobra. Stagę 50. Nie, no bez przesady. O, nie ma odciny? On się odpycha nawet na sprzęgle, ty. Powiedz, czy staje? Staje, jak nie wiem. No powiedz. Tylko mózgą. Słuchajcie, no nie czuję. Teraz też nie czuję. No, chipsy chipsami, ale jesteśmy na naszym tym tam placu, terenie bitwy doświadczalnym, testowym. Zobaczymy, co będzie. Adrian ma chętkę to skończyć gówno. Nie wiem czemu. Ja też nie wiem. Jedziemy najpierw tam, podróżujcie, przyjedziemy, co będzie i zobaczymy. Kurde, i co, źle? Pewnie, że nie źle. Na szczęście temperatura wody nie działa, więc się nie ma co martwić. No co? Zresztą taka ładnie wstaje? No kurde, ale patrz w ogóle, to sprzęgło dalej klei, no. Mimo że dostało wczoraj bardzo, a po drugie cały napęd, ale chyba napęd płatwy jest mocny, co? Ty! Szkoda, kurno, ja bym pojechał na jakieś zakręty tylko spróbować szybsze. Ale dobra, to mniejsza o nie. Co, żwirownie? O, więc. Myślę, że niskie zawieszenie będzie pewną przeszkodą. Myślisz? Tak. Zjeżdżamy? No oczywiście, że tak. Kurna, jak szoruje. No, cały czas spodem wali, no. Co, kurde, i co? A, kurna, no. No, ale w napędach chce, nie? Ajajaj. To może go właśnie zdejmijmy. Ale wtedy nic, jak to już na pewno będzie. Masz rację. Po prostu nie cofaj. Dobra. Ognia. A widzisz ty? Ale tu jest w miarę łagodnie. Możesz się więcej rozpędzić. Zawis. Co zawis? Zawis. No pierdzielisz. Dawaj do tyłu. No, zawis. Jedzie. Ja pierdzielę. Ale to jest łeb, co? No. Ognia! Ledwo, ledwo, ale wszedł. I tak, można jeździć. Audi może za dużo nie warte, ale parę fantów z niego zyskaliśmy. Czyli jak? Tyle pocieszenia. Icek, przewodny do Icka. Przejściówka z iPhone'a na Jacka. WD-40, głośniki. Borygo, olej. Dobra, Adrianie. Tutaj się pokręcisz, albo tam dalej może. Dawaj ty. Nie, no dawaj no. Dawaj. Albo makaron. Makaron, no. Nie, to namawiać nie musicie, ale Adrian może weź się przejeść. Nie, w końcu, to, kurna. Nie, bo to się źle skończy. No, dawaj ty jeszcze. Audi. Adrian, kurno, patrz. Audi tak! Zderzak nie! Oj, poszedł! Japonka poszła, kurna! Poszła! Poszła! Czekaj, Icek cały? Nie, Icek w ogóle... Czekajcie, że nie zderzak dotyka. Się zdjął? No nie dotyka praktycznie, nie? A.
Także zawaliście. Ale ta opona no jest jakimś problemem, nie da się ukryć. Mamy pompkę w ogóle? Nie. No bez powietrza nic. Zapasu nie ma? Co? Dojazd i przedziurawiony. No już taką ładną pompkę była. Też ona jeszcze będzie działać raczej. Dobra, słuchajcie. Teraz to będzie, no. Ale słuchajcie, jak ja wsiadam, to już wiecie. To co? To czeka. Co czeka? On już o własnych siłach nie wyjedzie. O ja pierniczę! Lepiej, żeby wyjechał, no ale spróbuj, no. A to gówno jest ty, kotuza? No tak było. No tutaj kurna samochód taki, jakiś, nie wiem. Ty Audi to samochód bez nie wiem, bez finezji. Bez tego czegoś, co daje przeciętny samochód, którym jeździmy. O tak, Icek. Tak, faktycznie, on tu zostanie się już. Po takich jazdach na pewno. Dobija Ickiem czy nie? No jak, normalnie. Tak? No. Dobra, wiatr. Co? Sprzęgło. Czajcie, że po wczorajszym paleniu sprzęgła moim przez całą noc w garażu było czuć sprzęgło? Dramat. Dzisiaj będzie to samo. Adrian! Odpowiedz sobie na pytanie. Czy lubisz chleb? Czy chcesz teraz skończyć i ogólnie Icek kaput i w ogóle doładowanie nie? Nie, no też powoli, delikatnie. Nie wiem, czy on pali sprzęgło, czy co? Dobra! What's up? Jednak hard popsy w dieslu to jest to. Bardzo polecam, bardzo lubię. Ja pierniczę ty, że też Icek ten jest cały jeszcze. A jest cały. To jest szok jakiś. Normalnie darłeś Ickiem cały czas. Dawaj, ja spróbuję tu wjechać. Uważaj. Ta. On może chce, ale jest tak niski, że nie da rady, no. Wjeżdżaj tyłem. O tu, tyłem wjeżdżać? I wyda się fajnie napcha. To ziemi. Tutaj lepiej, tu chociaż wjadę. Dawaj. Tak nisko, tak daleko. A to kłama tylko. Ja pierniczę, ha, gdzie on wjechał, ty? Co to, goguś. Jezu, kurde! Ja pierdzielę, ale patrz, zagrał się chyba. Nie no, wiadomo, że my jesteśmy ogólnie ostre noby w terenie, ale nie widziałem, żeby ktoś wjeżdżał na podjazd tyłem. Siemano. To jest program o gotowaniu. Adrianek, zasłużony. Teraz pod sklepy możesz cofać śmiało. Tak? O. Także dajcie suba i lajka pod filmem. Zagrzał się. Słuchajcie, ostatni element. Stage 997. Normalnie. Nie no weź. No, aż korbę pokażę. Proszę cię. Proszę cię. I zobaczymy. Opamiętaj się, no. Dzieciaku. Odpali? Nie wiem. Stage 6. 9. Turbo ćwiczę. Ale kopci ty. Serio? No nie wstaje lepiej? No lepiej. Ty, no teraz to lepiej. No teraz to idzie, kurde. No chłopie. Ja pierdzielę, lekki niecie teraz ty.
I co jest lepiej? Pierdzielisz. Ty, ale nawet nie kopci w czasie jazdy bardziej niż wcześniej, tylko na wolnych, nie? Słuchaj. Ja ci mówię, paliwo już się kończy pewnie. Mhm. Słuchajcie, te programowanie wydaje mi się, że to jest trochę na zasadzie takiej, nie wiem, jakby aplikacji, w której można, nie, można nie. trochę więcej, ale i tak ci nie pozwoli tak, że nie, wiesz. Tu możesz wszystko, tylko ogólnie ten program, co ja mam, to wiesz, on jakby pokazuje ci, w których tabelach coś może zmienić, no. Tylko on wszystkich tych tabel nie pokazuje, a jeszcze jest dużo takich, wiesz, że na przykład te przegrzeje się, temperatura jest za duża, to ci zbija i tak dalej, nie? Ja mogę tylko stwierdzić, że jeszcze żadnym samochodem tak szybko nie wjeżdżałem w ten zakręt. No, a jest git. Ciekawe, że to w ogóle by pożyło. Tak nie by jeździć normalnie. Ale to zobacz, nic nie dzwoni, się nikt no tak. nie... Bo słuchajcie, bo według tego programu normalnie się daje tam, mówiłeś, 8 tak, albo 10%? No, takie coś. Tak? No i to tam wiesz, w małej, jak masz tabelę, to w takim jakimś kawałku, nie? To po całości, kurde, 80%, nie? No właśnie. I limitery na maksa, nie? Kurde, żeby to nic nie ograniczało. Także no sami widzicie, ile to Audi zniosło, a mam wrażenie, że jeszcze sporo by pokazało. O ile uważałem to auto za niepasujące w ogóle do naszej floty i to makarona była decyzja, żeby to kupić, to finalnie obroniło się i to z nawiązką i mam ochotę wziąć to po prostu na jakieś szybkie winkle i bawić się dalej. Klasycznie ziomeczki, dajcie znać, co byście chcieli w przyszłości zobaczyć z tym Audi, a my zwijamy się i mówimy. Adios! Adios! Adios!